prostu nie zauważyłem, że tak zwana pyta misia siedziała sobie w bagienku. Poprosiłem Ewę, żeby zwijała, no i wybuchło, nie? Normalne. Ale muszę to wyczuć, gdzie to jest. I zakładamy, jedziemy dalej. No, przyjechaliśmy to przejechać, więc jedziemy. No, na początku nam dobrze szło, bo tam parę załóg nam się udało wyprzedzić, wszystko szło ładnie na tym. No i tak jak mówię, no mój błąd po prostu był duży próg. No powinienem to sprawdzić, po prostu powinienem to sprawdzić. Takie obciążenia wygenerowało leżące drewno w środku, że po prostu coś strzeliło nam w mechanizmie wyciągarki. Tego nie będziemy atakować, dlatego poruszamy się tyłem. W nocy się serwis za to zabierze. Myślę, że powinien to zrobić, natomiast nawet jeżeli nie zrobi, to i tak tężymy dalej. Dasz lekko w lewo, za chwilę ci powiem i dajemy, proszę. No, właśnie mi jajka zamokły. Dostanę wilka chyba dzisiaj wieczorem. Trzeba jakąś kobietę na rozgrzanie. Ruchy botone! Co? Botone, szybciej! Co to nie szło? Wody nie widziałeś! Come on.
O, pot mi się leje. Po głowie. Ale dojechałeś. Jaki czas mamy? 16:43 równo. Czyli 16. Macie 2 godziny i 13 minut. To jest... Pilot był pesymistą. Pilot. Powinieneś cały transporter wódki postawić. No i tak, wypijemy obydwa. Dobra. Jeżeli tylko będzie. Ładne zajście. Słuchaj, dzisiaj porównamy dzisiejsze według wszystkich, co tam namnożyli. Czas. Myśmy mieli tu okazję widzieć, proszę Ciebie, najlepszy, kurwa, łajzy i powiem Ale tam jakiś Duńczyk by postawił dacha całkiem. Nie było nas akurat. Na drugim? Na drugim ma się, nie? Tak. Na drugim, zaraz przy zjeździe gdzieś postawił dacha. A nie, to tutaj też był dach. Tutaj? Tutaj był. To chyba Duńczyk, to chyba... Zemak zjechał. Bez hamulców. Ale chodziło o... tego... chyba białego. Tak, biały w takie pasy. To no tutaj to dachował. To tutaj, na trzecim. To co nam mówili, na którym byli, jechaliśmy na drugi. Na drugi. I mówili, że o, że poszedł. Thank you.